KM29. Tu jest, może wzajemnie. Ale one są jeszcze niedostępne. Jeszcze nie. To jeszcze jest utajniony. A ilu jest członków? A ilu jest członków? Obecnie? Tak. Obecnie będzie około... Na spotkanie i na konferencję przyjechało około 500 członków, ale jest liczone około 1200. Ale mówi się o skali kraju. Tak. Ja mówię o takim naszym. Tutaj? Tak. W środowisku? Około 20 będzie. Agresor. Szukam informacji na temat tradycji w Częstochowie, bo mówię, gdzie to powinienem. Gdzie szukam? No jest, tak jest, oczywiście. No posiadamy, ale przy szkole, przy której szkole? Nie wiem, próbujecie to skarbnik. Ale to są zalice majątki, które zakładamy generalnie przez Księżycę Rektorz jakiejś szkoły. Nie wiem, czy to szkoda, wiem, że spotykali się na jasnym szkole. A to może być, że ja na jasnym szkole spotykamy, to może być jasno górska z zalice majątki. To masz bardziej go jasne mówić. O, o, o. To jasnogórski? To jasnogórski nie spotkałem. Czy można się tam ewentualnie zgłosić? Można się zgłosić. Czyli do biblioteki coś tam? Tak, do biblioteki najpierw tam zgłosić. Otrzymaliśmy fajny rukopisy, może dowiemy się z jakiej okazji, poproszę. Proszę Państwa, zostałem dopuszczony do głosu. Od roku 2005 prowadzę taką akcję. Nasz papież żył 31 tysięcy dni. Doprowadźmy bieg 31 kilometrów na olimpiadę. No nie będziemy biegać my 31 kilometrów, w związku z tym dzieci biegają 31 metrów. Sztafeta jest 5 razy, bo 5 kontynentów papież odwiedził z wiernymi. Biegamy w prawo, ponieważ inne konkurencje mają kierunek lewy, bo to Anglicy ustalali. Dzieci przekazują sobie nie pałeczkę, bo by się mogły pobić, tylko kółeczko, które może nam się kojarzyć z aureolą. Od roku 2005 było przeszło 55 imprez, bo robimy to w przedszkolach, szkołach, na festynach, więc nieraz to jest oddzielna impreza, nieraz to jest włączona i biegało przeszło 3000 osób. Od 10 lat jest też taka impreza, weekend, 10 weekend Polska Biega był teraz, w tym roku 10 weekend. Więc na promenadzie MOSiR zorganizował bieg i tam biegało 200 albo 300 osób. Ja zgłosiłem też swoje działania do tego tygodnia Polska Biega i po przeprowadzeniu w 5 przedszkolach i szkołach u mnie biegało 350 dzieci bez żadnych dofinansowań. Ponieważ robimy to za własne pieniądze, od początku współdziałamy z niedzielą i niedziela daje cukierki, krówki, albumiki różne swoje. Patronat prymas Glemb miał, ja mówię w tej chwili tak troszkę chaotycznie, doszliśmy najwyżej do Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie, gdzie od roku 2008 tam robimy to w pierwszy dzień inauguracyjny po mszy świętej. No tu długopisy rozdałem, ponieważ od tego ugrupowania genealogów rozpoczynam swoją kampanię reklamową. Zgłosiłem tu, jak piszę, pomysł, żeby marszobieg, dlaczego marszobieg? Byłem na marszobiegu w Olsztynie, 6,5 kilometra, miałem kamerę, córkę i wnuczkę i szliśmy 1,5 godziny spokojnie. Bez męczenia się, każdy idzie jak chce. I w Częstochowie układ alei jest taki, że od wałów do pomnika papieża na placu, powiedziałem kiedyś, Dzierżyńskiego, Daszyńskiego i z powrotem jest niecałe 4 kilometry. Razy 8 to będzie 31 kilometrów. I w tym czasie, kiedy ci zapaleni biegacze przebiegną te swoje 31 kilometrów, dla jednego to będzie 2 godziny, 2,5, maksimum 3, to my z dziećmi, z wnukami spacerkiem sobie spod szczytu przejdziemy pod pomnik, może zapalimy znicz, może złożymy kwiatki i wrócimy z powrotem i zostaniemy obdarzeni, może koszulką, może jeszcze czymś. Rzuciłem, ponieważ bieg 10 kilometrów, który jest co roku organizowany, ma fundusze 120 tysięcy, więc ja rzuciłem, żeby 300 tysięcy, bo zawsze jak się da więcej, to jest z czego zejść.
Największe koszty to są, proszę Państwa, w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, który bierze 50 tysięcy za opracowanie objazdów na ten czas. Bo tak na moje potrzeby to taki bieg na nagrodę z 50 tysięcy i nie więcej. Ale to wszystko, jak robią to fachowcy, to im się należy pieniądze. No jak robią to pasjonaci, no to robi się za darmo. Dziękuję bardzo. I w grudniu, bo to ten 1% do budżetu to był do 30 września, teraz październik i listopad oni będą to analizować i w pierwszym tygodniu grudnia ma być głosowanie. Jeszcze nie wiem w jakiej formie i gdzie i te zakwalifikowane projekty mają być realizowane. Ostatnio usłyszałem tylko, że jest zgłoszonych 500 projektów. Z tym, że nie powiedziano, czy to są projekty ogólnomiejskie, czy osiedlowe, bo na przykład na pewno większość z Państwa dostało te 3 miesiące temu, czy 2, list taki o tym, dołóż rękę do budżetu. I tam na północ jest 500 000 przeznaczona, a ten na ogólnomiejskie, czyli tak jak ja mówię, bieg, jest 1,5 miliona. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jeden komunikat, profesorze, na momencie. W imieniu księdza Jacka pisałem na wiem ze 3 tygodnie temu na forum z prośbą, że jeżeli ktoś z Was w swoich poszukiwaniach natknie się na informacje o leśnikach, strzelce, wszystko co jest związane z lasem i z myśliwstwem w okolicach Radomska, to bardzo prosimy o zrobienie skanu zdjęcia. No, to jest do jednego, albo informacja. To jest zaczynek do dużej pracy. I to jeszcze jeden ode mnie, bo przypomniałem się taka rzecz. Robię tą indeksację i tych skolas jadę po tych kolejnych innych rocznikach. Bliźniaków tam, no, jeden był bliźniak na 2 lata i nagle przychodzi rok 1886 i do września mam 12 bliźniaków. Mam problem. Jak będziecie patrzyli na 886 w innych paradach, co to się w tym roku działo? Co to się stało? Plamy na słońce właśnie. I to szczególnie pomiędzy marcem a majem. W tych 3 miesiącach tam chyba jest 12 bliźniaków. Nie wiem. To tak. Pełnia była dobra. Tak jest. Tak. No, nawet to wychodzi, może się, że takie skończy. A ja miałabym jeszcze takie pytanie, bo mamy problem 1806-1807 rok. Z matki rodziców zostały małoletnie dzieci i poprzez radę familijną było zarządzanie tym majątkiem. Nie mogę trafić na ślad jakichkolwiek zapisów z tej rady familijnej. No a w notariacie pani patrzyła? Proszę? Znaczy, alegat z tego okresu nie ma. Nie alegaty, notariaty. Notariaty albo... Ale czy od strony kościelnej były też jakieś zapisy, nie, czy raczej nie? Mam przypadek swojej prabrała ślub z moim prabrałem i umowę spisano, tam jest podane u wójta. Więc jest mała szansa dotrzeć się do dokumentów wójtowskich. Może być na przykład tylko, jeżeli to na przykład rodzice byli zmarli, a osoba by miała na przykład 15-16 lat i za 2 lata może by wychodziła za mąż, na przykład jakaś kobieta, to może być jakaś informacja na dole,
zapisu przy ślubie. To właśnie znalazła, że jest informacja, że przy ślubie, że jakby no, błogosławieństwo daje poprzez Radę Familijną. Tak. Natomiast nie ma żadnego zapisu. Ale to nie w kościele nie będzie pani. Pani i tak znalazła. Ja jestem w Wojtowskim. No dobrze, to się w trakcie szkół. Księgi, metrykalne. Tak, po 10, 11, 12. Akcja jakaś. Ściągania. No, z parafii. No bo mamy co dzień. Mam taką z poczesnej. No nie ma z poczesnej. Nie ma, tylko jest to 1000 na przykład 800 tam, którego 97 i dalej, no czarna dziura, nie ma się skąd dowiedzieć. No właśnie. No, czy tam na pewno jakaś księga następna nie sięga nawet 1910 roku, a nie ma. Księże Jacku, bolą nas najbardziej dwie parafie, od których tak księdza Szpilę jest oddana. Dobrowa Zielona i Grochowa. Nam zależy bardzo, żeby te księgi jak najszybciej trafiały do A to trzeba powiedzieć tego proboszczom. Bo ja nieraz występuję z prośbami, to mogę czekać lata. Dana jak zrobić? Nie, słuchajcie, co by nie mówić, to apetyt rośnie w miarę języka. Ja we wszystkich wymiarach powtarzam, nie ma takiego układu w żadnej innej diecezji, żebyście się weszli. I było 5600 wziąłem 200, 300, 800. Teraz dopiero zaczynają się tworzyć. 5600, ale plus 4000, gdzieś będą te... Te inne, tak. Do 10 tysięcy jest w jednym miejscu. A mnie interesuje jeszcze Kłobuck. I tam byli kanonicy regularni. Księgi są bardzo pięknie i czytelne. Jeżeli chodzi o zapisy urodzeń od 1599. 1581. No pierwsze tam może małżeństwa, bo ja akurat indeksuję. No, ale to tego mamy, 1581. Ale czy odnośnie samego tego zakonu są jakieś księgi? Zakon został skasowany. I nie wiadomo, co się stało. Część zbiorów to nas trafiła. Część zbiorów. To jest jeszcze w Nie, nie, nie. Część zbiorów, znaczy inaczej, część księgozbiorów do nas trafiła, a dokumentów nie posiadamy. Nie wiemy, co się stało. Księgozbiór, część trafiła do nas. Skrzepic, Skłopucka, z Wielgomłem i z Gilem. Jeżeli chodzi o biblioteki. Ale są tylko te dane, to imiona brać. Nie ma, nie. Na... No jak już wpisuję wszystko dokładnie, łącznie z chrzestnymi, tak, to się prosiło, żeby również uwzględnić, kto udzielał tego chrztu. No ale, ale który, tego... którego okresu? No tego najstarszego akurat. A, wtedy nie było. Nie było. Nie, nie, no nazwiska były, tylko że tutaj funkcjonowało Takie coś co? Byłbym bardziej zdarzył 18, 18, 16 wieku. To już mogły być niektóre informacje w konsystorzu. Bo tak było na przykład z mam księgi konsystorskie dotyczące klasztoru skasowanego w Gidlach Kartuzów. Mamy cały opis, jak to funkcjonowało. Ale to jest chyba 19 wieku, ale chyba to 16 dla mnie to jest. Jeżeli ktoś ma zapytanie, to prosimy tu bliżej do księdza Jacka. Widzimy się zaraz po święcie narodowym 13 listopada. Prosimy cię potem z Ciasteczko.